Dobra, film Boxdela. The Goat, świat influencerów i Goat. Ta seria nie ma na celu budowania sobie kontentu na Pandora Gate, tylko ma na celu pokazanie mojej perspektywy. Nie robię tej serii dla zarobku. Całe pieniądze, które zarobiłem z ostatnich filmów, to 7300 zł. Dorzucam dla wyrównania 2700 zł i przekazuję 10 tysięcy na młodego z nadzieją, że wszystko będzie dobrze. Nie robię z siebie ofiary, ale staram się odbudować siebie nie tylko jako twórcę, ale też jako człowieka. Nie pozostaje mi w tym momencie nic innego, jak przekazywanie wam moich doświadczeń. Zapraszam do oglądania. Siemano, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Boxdel. W każdym razie jest środa, 25 października i dzisiaj mamy troszeczkę rzeczy do zrobienia, mianowicie renowację siłowni, tak jak obiecałem, dodatkowo studio aferkowe, identyfikację wizualną aferek, może zaplanujemy sobie jakiś termin na aferki, dodatkowo mam wam do przekazania wiele historii, mianowicie z tego co widziałem... Ferrari usunął filmy o Stew. Jak on ma? Amadi, tak? A no. Ciekawe dlaczego. To bardzo popularny stał się motyw historii zdrajcy influencera, więc wam opowiem. Dodatkowo mam również parę ciekawostek, które wydarzyły się ostatnio na dniach, które myślę, że będą dla was atrakcyjne i reszta wyjdzie w praniu. Oczywiście temat Olciak też poruszę, bo jest to taki temat wrażliwy, na który wypadałoby odpowiedzieć, tym bardziej, że widziałem paru widzów, którzy chcą się dowiedzieć, jak to z nim było, więc zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy do meritum, chodźcie, wejdźmy do ambasady. Tu są dwie chaty? One są połączone? To jest jedna działka. Myślałem, że to jest jeden budynek, czymś połączony, a tutaj nie widać tego połączenia. To są ogólnie zajebisty ten dom obok, a wy nie widzicie myszki, o tym mówię tutaj. Że bardzo bym chciał taki mieć. Też by się przydało panele słoneczne zrobić. Tutaj by położyć. Niezłe. Coś nie tak kurwa z dźwiękiem, nie? Jakoś. Jakby efekty za głośne takie, nie? Trochę. Czy siedziba Goats ma dostęp do jakiegoś akwenu wodnego? A co? Jesteśmy aktualnie w podcastowni Goats. Podcastowni, która miała zostać odpalona oczywiście jeszcze przed aferą. Na dzień dzisiejszy raczej nie będzie możliwości na to, żeby to się wydarzyło. W każdym razie tutaj, w momencie afery, mieliśmy spotkanie Goatsów. Takie duże zebranie, gdzie byłem ja, Sylwester Wardęga, Wojtek Gola, Kacper Boński i Izak. No i w trakcie jakby tego spotkania dochodziliśmy do pewnych decyzji związanych z tym, co wydarzy się z Goatsami. No i na dzień dzisiejszy przyszłość Goatsów jest nieokreślona. Ja z Sylwestrem na dzień dzisiejszy mam normalne jakby neutralne relacje. Wiadomo, że to nie jest to, co było wcześniej. Nie ma się co dziwić. No i prawdopodobnie po prostu chyba ja pożegnam się z Goatsami jako te ogniwo, które no musi odejść z projektu, żeby projekt przetrwał. Nie wiem, kto zostanie, nie wiem, jaka będzie wymiana składu, no ale jest mi przykro. Ja nie będę tego komentował na razie też, bo gadałem z Boxdelem chwilę przed tym live'em, bo sytuacja tam jest taka... skomplikowana. Oj, nie zdążyłem czytać. W najbliższej przyszłości walka z Fabiańskim, Sylwek? Ale rozumiem, że taka jest kolej rzeczy i tak... Skąd takie dane? Musi po prostu być.
Też widziałem, że pisaliście na czacie. Przybysz zlikował twoją walkę. Przybysz? Czekajcie. Przybysz. A z jakiego kraju ten przybysz? Dobra, oglądamy dalej. Najbardziej na świecie ubolewam nad tym, że... Tweet The Poland News o lodach GOATS. Wypowiesz się? Ja właśnie widziałem gdzieś, że miały być jakieś lody GOATS. Nie miało być żadnych lodów GOATS. Podejrzewam, że zupełnie jakaś randomowa osoba sobie chciała stworzyć lody GOATS, bo GOATS to jest normalne słowo. My nie mamy prawa do słowa GOATS. To jest normalne słowo, które występuje na całym świecie, nie? I ktoś sobie tworzy jakieś historie, że my chcieliśmy lody robić? Nie zrobiliśmy. My chcieliśmy, ale popcorn robić. Chcieliśmy, Tomek, tej podłogi czarnej. To jest wszystko rozjebane, tak naprawdę. Tu powinno być czarne. To powinno być... Zobaczcie tutaj. Widzicie? Takie fikumyku. Chuj wie dlaczego, nie wiem czy to przez tą farbę, bo zanim, jak nie było tej farby czarnej, to tutaj w ogóle nie wychodziła wilgoć. A odkąd jest taka farba, to jakoś natryskowo robili, to ciągle tutaj pęka coś, taka wilgoć wychodzi, nie? Nie mam pojęcia czemu. Dzięki kompresorek. Cały czar i te światełko. Kalina, dziękuję. Nie rozumiem, ukochałeś. Dzwonił Błoński i on ogólnie z tego, co się dowiedziałem, to jakby nie chce być w GOATS też. Są prowadzone rozmowy w tym momencie na konferencji naszej. A ty? A ja? Jesteś dziwką. Słuchajcie, chcę tylko powiedzieć, że ten gość się nie odciął. Widziałem, że ludzie tworzyli teorie spiskowe. Znaczy, łączyła nas relacja typowo biznesowa. Pora rozwiązać najważniejszą tajemnicę internetu. Mianowicie, kto stoi w moim dziale PR-u i kto jest odpowiedzialny za serial The GOAT. Uwaga, uwaga. Tutaj pewnie będzie tak, że za kamerą stoi Boxdel. Tak, to ja jestem zespołem PR-owym i moi drodzy, powiem wam szczerze. Dlaczego uznałem, że zatrudnienie PR-owca będzie w moim przypadku najbardziej zgubną rzeczą, jaką mogę zrobić? Po pierwsze, wiem jak działają PR-owcy i wiem jak to działa w dobie kryzysu różnych firm, influencerów i tak dalej. I w przypadku takiego kryzysu jak Pandora Gate, w moim przypadku, zatrudnienie PR-owca byłoby błędnym wyjściem z tego względu, że nikt nie jest w stanie wcielić się w moją skórę. Nikt nie bazuje na moich doświadczeniach, na moich emocjach z tym związanych i po prostu nie jestem w stanie zaufać totalnie nikomu w prowadzeniu mnie przez coś takiego. I doszedłem do wniosku, że serial The GOAT to nie jest tylko serial z odbudowy. Kurde, ta knajpa czasem, ta knajpa ma taką bruszczeta, to się nazywa. I raz jest dobra ta bruszczeta, a raz jest chujowa. I dzisiaj mi trafiła chujowa ta bruszczeta. Nie wiem od czego to zależy, czy od kucharza. Wizerunku, czy pokazywaniu wam jak odbudować się ekonomicznie i odbudować przedsiębiorstwa. Ja traktuję to jako formę terapii, bo widzowie, feedback i to co robię jest dla mnie najlepszą możliwą terapią, jaką mogę zrobić. Chodźcie, zbudujemy siłkę. No powiem szczerze, że ta siłka wygląda tragicznie. Pora to zmienić. I witajcie na nowej ambasadowej siłowni. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie będę już tutaj też specjalnie doinwestowywał, bo zapewne za niedługo będę się stąd zabijał. Tutaj treningi będziemy robić, tak więc mamy matę do sportu uderzanych. Ostatnio trochę się lejemy, trochę zapasów robimy, przyda się to, żeby to tutaj było. Do tego przywiozłem ławeczkę, którą macie tutaj. Bruschetta, nie bruschetta? Braschetty. Skorzystamy, bo dzisiaj zrobimy sobie typową siłkę. Dwa ketle, 3-kilogramowe hantelki do tego, żeby w przerwach pomiędzy boksowaniem i tarczami robić sobie jeszcze właśnie z obciążeniem, żeby barki rosły, żeby mieć moc, żeby mieć siłę. Do tego oczywiście gryf 20-kilowy, mamy również gumy, żeby dbać o rotatory. Do tego mamy jeszcze talerze obciążeniowe, więc taki trening stricte gdzieś tam motoryczno-siłowy możemy sobie zrobić. Okej, mamy praktycznie gotowe studio, znaleźliśmy tutaj fajne rzeczy, mianowicie stare opakowanie lodów Loda, które dajemy do koszyczka i masny kurwa Ben, razem z masnym Billem.
moi drodzy. A czemu tutaj jest masno? No bo patrz, ja mam ten, ściąganą postać. Ja mnie się komiś ściąga. O kurwa, czemu ja to tu nie widziałem? A ja mam przyszytą. No tak. Czemu? To jest masny Ben, kurwa, nie. A no tak, no. Racja, bo to jest jeszcze masny Ben, to jest w sumie masny Ben. Masny Ben, to jest masny Ben. Czyli moi drodzy... Masny Bill to jest random postać generalnie. Czyli moi drodzy, macie teraz... jakby to jest totalny dowód na to, że masny Ben po prostu jakby on nie ma twarzy, nie? Bo nie da się tego... Nie da się tego ściągnąć. Przyszyta na zawsze, gość tylko nie ma. Więc to jest dowód. Ej, a powiedzcie mi, ile kogosanki można jeść? To, stary, można jeść, bo to jest hermetyczne. Ta? Nie. Tylko... Chyba opierdoliłbym taką starą kokosanę. Przysięgam cię. M&M's są nie. A M&M's można? Jeszcze ja bym nie ryzykował. Nie no, już widać, że to orzech taki kurwa zbielony. To jest dobre, mega dobre, stary, spróbuj. Zajebiste. To ma, ale to ma ile? To ma z rok, nie? Wiem. Jak? Ja, to jest Śląska jeszcze. No to z rok ma. Czuję się jak w domu. Na co dzień ja i moja ekipa zajmujemy się brandingiem różnych rzeczy. Pewnie widzieliście chociażby branding kanału Ogar, Masny Ben, Lody Loada, aferki, duże rzeczy z fejmem związane. Na przykład teraz widzicie przykładowe wizualizacje, jak mogłyby wyglądać nowe pomysły na programy fejmu, jak i ich scenografię, bo robimy również wizualizacje trójwymiarowych pomieszczeń i tak dalej. To, co teraz wam pokażę, to identyfikacja aferek. Oczywiście całą identyfikację zaczynamy od logotypu, awatar, banner, ponieważ to jest jakby fundament naszego kanału. Później identyfikacja contentu, czyli wszelkiego rodzaju sceny, przejścia, jak wyglądają belki i tak dalej, ale całość zobaczycie w pełnej okazałości w środę lub w czwartek na aferkach, bo wtedy będziemy robić premierę nowego sezonu aferek. Palmy, tutaj film już jest, później działamy dalej. Weźmy się tą firmę, co nam wtedy przewiozło studio, bo my to rozjebiemy. A kamery podłączone? Jeszcze nie. Ej, musimy już zaraz burksa zrobić, bo głodny jestem. Dobra, czekajcie, ustawmy te kamery, tak typowo prowizorycznie na razie. Jesteśmy w studiu aferkowym, które jest przygotowane do transmisji. Teoretycznie, gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy ją odpalić już za 5 minut. Jak widzicie teraz, wszystko tutaj bangla, wszystko działa. Mamy również kamerę, która jest, na której jest Ulfi, tak więc witam moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Bogdana, dzisiaj ze mną Ulfi. Witam wszystkich, kurwa, stary, w chuj dziwne czasy, nie? Dziwne czasy, ale dziwne. Dziwne, ale piękne, Ulfiku. Ja pierdolę, mi się przypominają te streamy. Generalnie rzecz biorąc, Ulfi, powiedz mi, czy mamy przygotowane newsy na dziś? Jasne, mam zrobione kontekcie, wiesz, przygotowałem 16 newsów, w tym news o pogodzie. No więc musimy zacząć mielić newsy, moi drodzy. Pierwszym newsem, który dzisiaj wam powiem, to news o zdrajcy influencerze, który, tak jak powiedział Wardęga na swoim ostatnim streamie, rzeczywiście miał miejsce u Figu. Jest to influencer, który był przez ten moment bardzo blisko ciebie. Był to influencer, którego teoretycznie dalej darzę jakąś sympatią, ale bardzo mocno się na nim zawiodłem. Myślisz, że jest jeszcze szansa, żeby wrócił do twoich past? Wątpię, aczkolwiek no, sytuacja, w której zapytał się on Izaka o to, czy może zostać gołtem w momencie wyjebania mnie ze składu, sprawia, że był on chyba tylko obok mnie dla jakichś korzyści. Pytanie też jest takie, czy ten influencer według ciebie ma status gołta? Wydaje mi się osobiście, że nie jest on gołtem, jest on aspirującym gołtem. Aferki działają, siłownie... I to mi się nie podoba, bo Boxdel mi właśnie gadał, że on teraz już będzie inny, nie będzie właśnie... A już kurwa się znowu... Mi gadał, że normalnie powie, o kogo chodzi, a tutaj znowu jest takie, że nie będę mówił. Mówił mi też, że na 100% się odcina od takich ludzi, a jednak się nie odcina, bo mówi, że no, ale może jeszcze będzie inaczej, może się... pogodzi z tym gościem. Już mi się to przestaje podobać. Unia została zrobiona, opowiedzieliśmy parę historii, ale to nie koniec. Bo dalej to wygląda tak, że Boxdel mi gada jedno, a po chwili na drugi dzień już jest zupełnie co innego, nie? Fajnie właśnie, jakby Boxdel się stał takim szczerym, takim prawdziwie. Koniec naszego materiału, bo jeszcze jest wiele rzeczy do powiedzenia. Tylko najpierw zróbmy burgera, tak więc gotuj z Buxtonem. John Buxton. W momencie, gdy smażymy poczek, przygotujemy sobie sosierę. Hot ketchup pikantny z Hellmansa. Do tego majonez. Ketchup z majonezem.
Tobie ma mówić? Przecież ty rudy. Jak wy, kurwa, wy to tak nie potraficie czasem kminić, myśleć, rozkminiać. Życie to nie tylko moda na sukces. Nie wszystko jest podane na tacy. Czasem trzeba trochę przekminić niektóre rzeczy, coś posprawdzać i tak dalej. A wy to tacy jesteście, że o, powiedzieli, że nie będzie już tam. A, czyli go już tam nie ma. Aha, okej. Okay. A, to ty, Sylwek, jesteś Rudy, bo powiedziałeś w Pandorze. Aha. Życie jest znacznie bardziej skomplikowane i ogólnie no wszystko jest bardziej zagmatwane, nie? Może zrozumiecie moje słowa za jakiś czas. O. A na razie niech to będzie dla was enigmatyczne takie. Po prostu rozkminiajcie, obserwujcie i tak dalej. Czyli 100 tysiąca wysp. Trochę musztardy. Chyba dobry sos zrobiłem. Naprawdę dobry. Tutaj jest mocny argument. Też nie kminiłeś, że Fabiański grał cukra. Wiesz co, bo ja się nie interesuję jakimiś kurwa filmami Patryka Wegi. Wyobraź sobie. Nie możesz mieć do mnie pretensji, że na przykład nie wiem, co wydarzyło się w 1054 odcinku Mody na sukces. Nie? No jak ja kurwa mogę? To nie znaczy, że nie potrafię rozkminiać. Po prostu świadczy, że nie oglądam kiepskiego kina. Ja pierdolę. Boczek na drugą stronę. Twardy boczek generalnie jest dla mnie najlepszy. Odkładamy nasz boczek na talerz. Burger wołowy premium. Tutaj ten tłuszcz z boczku robię nam jako baza, więc już fajnie skwierczy od razu. Pieprz, czosnek, bo jestem fanem czosnku generalnie. Trochę soli. Robię takiego smesza teraz z niego. Bułeczki, mamy czerwone, mamy pomidorki. Ja akurat zrobię sobie bez warzyw, tak specjalnie nie lubię. Sałatę mogę dodać. Mamy sałatę. Przysmażymy sobie bułeczkę na tym tłuszczu, żeby była twardsza. Mamy pomidorki. Mięso. Ser cheddar, wysoka zawartość białka, ale to generalnie nie jest turbo fit. Chuj, dobra. Bułeczka numer 1, bułeczka numer 1, dos. Teraz możemy sobie zamontować tutaj sos. Ja robię to w ten sposób. My nie robimy TikToka, jak Fox gotuje, tylko robimy pożywienie na szybko. Ja daję sobie plaster sera już na mięso. To na mięso. Dzień dobry. Pokaż. Boże. Mikrodobi. Przyszedł, bo poczuł mięso. Dobrze to wygląda. Wiesz. Jak mój kontakt z Fagatą? Nie posiadam. Przepukamy na koniec. I do tego dodajemy jeszcze na sam koniec trochę sosieli. Kurwa, nie opierdolimy czegoś takiego? Że to jest dobre w chuj. Gościu, patrz jak to wygląda. Skosztujmy. Nie wiem, ja to robię zawsze, jestem fest głodny, nie? Fest dobry. Robimy teraz burgery dla reszty zawodników. Mięso jest średnio czy mocno? To takie średnio, średnio jest też mocno. Medium kurwa well. Medium well, no. To się grynie, ale chuj w to. Nie no, jest taki stopień wysmażenia medium well, co ty pierdolisz? Ja pierdolę. Zawsze oceniasz, już od razu oceniasz. Co oceniasz, jakby... Zawsze oceniasz. Posoliłeś bułki, kurwa. Chodźcie to powiem. Skosztuj go, skosztuj go, dobra. Dobrze, skosztuję go, skosztuję. Dobrze, dobrze, dobra. Ty jesteś wege? Tak, ale wege. To są wszystko. No Michał! Dobre? Klasa! Na bardzo widać! Na pewno? Tak, pyszne! Kurfi! Chodź, ja mam ten ugryziony ci dam, bo ja sprawdzałem na twoim przykładzie. Wygląda to dobrze. I mięsko jest dobrze zrobione. Klaudia? Powiem wam, że czytam ten czat i się naprawdę dziwię, nie?
Ja wiem, że zawsze czat na live'ach to jest taka specyficzne osoby. A na przykład wyjaśnij teorię Dawida Ozdoby. Dawid Ozdoba nie ma żadnej teorii. Dawid Ozdoby nie ma z nami już długo. No okej, wrzuciłem film tego dnia, co Dawid odszedł z tego świata, no ale no i co? Nie, no jakbym wrzucił innego dnia, no to co? I ludzie łączą właśnie, nie? Jakieś takie różne rzeczy. Ale to co mam wyjaśnić? Zadaj jakieś pytania, nie, że wyjaśnij teorię. Odnieś się do teorii, ale do jakiej teorii mam się odnieść? Jaka jest w ogóle teoria? Jaka? Czy do tego, że jestem reptilianinem, też mam się odnieść? No jestem, no i co? Czy Ziemia jest płaska i są lądy jakieś schowane za murem na Antarktydzie? No są. Ja mam dostęp do tych lądów, wy nie macie. Benz. Jakie? Co, do czego jeszcze mam się odnieść? Słaby już jesteś. A to kiedy byłem mocny? Był w ogóle czas, że byłem mocny? Już zrobiłeś? No, jest dobra. Ja to gryza bym wzięła. Dobrze, weź sobie. Bula. Super, no. Ale nawet nie spać w gumę. Jak leci życie? Dobrze, dobrze. Jestem w ambasadzie teraz, nie? O, pięknie. I co robisz dzisiaj? Nagrywamy materiał, no tak jak codziennie, nie? Dzień jak codzień. Ale patrz, stary, jak gram fajnie wygląda, ten czarny, nie? To jest warzywołów. To jest warzywóz. Warzywo. Pożyczę już w ręce. Dobrze, dobrze. Ale muszę dograć do materiału, jak wygląda warzywóz, bo jest, to jest dobry pomysł. A tak wygląda ten słynny warzywóz. 100 kilo warzyw. No. Czyli tak jakbyś całego mnie wypełnił warzywami. Ty, to w sumie nie tak dużo, jak to zniesie. 200 kilo warzyw musisz. Muszę, no. Dobrze. Ile kosztuje 100 kilo warzyw? 700 zł. No to 1400 zł. Trzymaj się, Wojty. Envelo Energy. Filma z warzywozem. I teraz off topic. Zróbmy sobie mały eksperyment, żeby wytężyć trochę nasze umysły, bo powiem wam, czym jest pamięć fleszowa. Ostatnio o tym czytałem, bardzo fajne zjawisko, możemy sobie razem zrobić ten eksperyment teraz. Naukowcy zauważyli, że istnieje specyficzna klasa pamięci, tak zwana pamięć fleszowa, która dosłownie włącza się w momentach, które mają istotne znaczenie dla nas, jak i świata. Jest to niezwykłe zjawisko naszego mózgu i wiąże się z działaniem adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu. Bardzo randomowy jest ten film. Jest to cytat z mózgaktywacja.pl, żeby nie było. Każdy z widzów, który ogląda ten materiał, jest w różnym przedziale wieku. Niektórzy mają 25 lat, niektórzy 20, niektórzy 17, niektórzy 15, niektórzy 30, 35 i tak dalej, więc każdy z was zna jakby inne wydarzenia ze świata. Ale jak sobie na przykład przypomnicie katastrofę smoleńską, no to... To jest kurwa samolot na Islandii, nie? Wielu z was powinno pamiętać, co w ten dzień robiło. Jeżeli przypomnicie sobie na przykład katastrofę z... No na przykład ja pamiętam, że zszedłem do mamy i coś tam gadaliśmy, że to w telewizji leciało. World Trade Center, to wielu z was powinno pamiętać, że na przykład babcia przyszła wtedy na obiad. Ale... Ja pamiętam, że gadaliśmy z panią na lekcji właśnie o tym World Trade Center. Jeszcze do podstawówki chodziłem. Bo obudziliście się i oglądaliście TVN24 lub Telewizję Polską, gdzie ta sytuacja miała miejsce, rozmawiali. Jak było World Trade Center, to było TVN24? Mówialiście o czymś z mamą, spotkaliście się z kolegą. Niektórzy z was...
9 sierpnia powstał TFN24, a World Trade Center 11 września, nie? Czyli miesiąc po... Tak, World Trade Center. Też 2001. Powinni mieć zakiełkowane w głowie, co wtedy robili. W przypadku afery Pandora Gate na pewno będziecie pamiętać memy z Dubielem, na przykład te przykro mi, i będziecie w stanie sobie wyrecytować wszystko od podstaw do końca. Na pewno będziecie znać... O, czekajcie, tego nie znałem. Grasz i jakaś co? Czerwona ręka? Poczekajcie, bo ten grasz to znany mem z wykopu, ale tu czerwona ręka taka sama jak w filmach na kanale. Ktoś też przejął kanał i wrzucił film, ale dwa dni później... O czerwonej ręce, to nie wiem, o co chodzi. Na liście TikToka jakieś covery AI. Będziecie przypominać sobie również, co robiliście tamtego dnia, gdy Wardęga opublikował film. Powinniście dokładnie pamiętać, z kim i o czym rozmawialiście w momencie, gdy czekaliście na wieczorny film Konopskiego. A czy pamiętacie tak dokładnie, co robiliście na przykład dwa dni temu lub wczoraj? Mocne, nie? Mocne w chuj. Mocne w chuj, tak. Ja wiem, co ja robiłem, jak była katastrofa. No, wiem. Właściwie byłem na basenie. No. A pamiętasz, co robiłeś dwa dni temu? To jest pojem... No, pamiętam, ale bo musiałem... Ale musisz... Ale... Tak, musisz sobie... A to nie jest instant. To nie jest instant, tak jak na przykład w przypadku katastrofy smoleńskiej, nie? Albo na przykład Pandory. Że nawet dzisiaj masz, mimo że to jest jakby mały urywek czasu, to od razu jak słyszysz Pandora Gate, to pamiętasz to, że siedzieliśmy na kanapie. Dokładnie, od razu masz ten obraz. Ja leżałem tu przy tej skrzyni. Tak, od razu masz ten obraz, nie? Ale na przykład jak sobie pomyślisz, co robisz dwa dni temu, albo trzy dni temu, albo nawet wczoraj, nie? Trzy największe katastrofy. World Trade Center, Smoleńsk, Pandora. Jezus Maria, dziwne te porównania, nie? To masz w głowie coś takiego, że przypomnisz to sobie, ale musisz główkować, nie? No. Faktycznie, pojebane. Mam taką ciekawą historię. Ona będzie dosyć ckliwa, niektórzy pewnie pomyślą, że to jakiś PR-owy zabieg i tak dalej, ale ona jest naprawdę autentyczna i myślę, że warto wam o niej powiedzieć. Napisał do mnie taki Marek, jakby to jest też imię, które zostało utworzone na potrzeby tego filmu, żeby po prostu nie demaskować tożsamości gościa. W każdym razie wyzwał mnie od najgorszych po tej Pandorze, chciał wybić mi wszystkie zęby. No i generalnie postanowiłem, że mu odpiszę, bo jak się później okazało, miał 45 lat. Napisał, że ma córkę, tak jak wspomniałem wcześniej, wybiłby mi zęby. No i abstrahując od tego, że... Ej, jest już ten, kto wygrał? Złota piłka? Jak to się nazywa? Balloon, coś tam, nie? Balloons. Messi wygrał? Tak? A co on Messi. Że byłoby mu ciężko fizycznie wykonać to zadanie, no to zapytałem go, patrząc na jego Instagram, dlaczego rozstał się z żoną, co wywnioskowałem ze zdjęć z samą córką, że miał fotki tylko z córą, nie? Nie było tam żony, nie było tam żadnej kobiety. Jakby postawiłem go przed faktem dokonanym. No i napisał mi, że to nie mój interes, po czym odpowiedział, że nie było im po drodze, nie? Zapytałem, czy to były tylko kłótnie, czy to była zdrada, czy jednak coś innego. No i napisał, że głównie kłótnie, po czym zapytałem, czy uderzył kiedyś swoją kobietę. Niechętnie to zrobił, ale powiedział, że raz mu się zdarzyło. Też śmieszna sytuacja, bo z gościa, który chciał mnie zajebać, przed ze... Przyjaciółmi zostali. No w interakcję. Napisał, że uderzył kiedyś swoją kobietę, że mu się zdarzyło. Odpowiedziałem mu na to tak, cytuję. Mógłbym ci napisać, że wybiłbym ci zęby za to, że jesteś damskim bokserem. Nie odpisał mi, po czym napisałem, że każdy z nas ma jakieś rzeczy z przeszłości, których się wstydzi, które były złe, no i nie ma co porównywać mojej i jego sytuacji, bo żaden z nas nie ma do tego prawa. Na końcu napisałem do niego, czy tego żałuje. No i napisał, że tak. Na co ja odpowiedziałem, że ja też żałuję w chuj tych głupich rzeczy z przeszłości. Ej, niesamowicie oni montują te filmy. I tak jak powiedziałem na początku, dla niektórych to może być tylko ckliwa historia, ale dla mnie to w pewnym sensie taka terapia. No i opowiadają...
Te zwolnione tempo teraz, nie? To jest mocno. O tym, jeśli zmienię choć jednej osobie podejście do tego wszystkiego. Jak powiedziałem na początku, dla niektórych to może być tylko ckliwa historia, ale dla mnie to w pewnym sensie taka terapia. No i opowiadając o tym, jeśli zmienię choć jednej osobie podejście do tego wszystkiego, to będzie to dla mnie sukces. Podejrzewam, że w życiorysie każdego z nas były różne sytuacje i niech każdy każdemu pozwoli żyć dalej i się poprawiać, a nie skreślajmy kurwa ludzi, tylko dajmy każdemu poprawiać siebie. Jeśli ktoś regularnie szkodzi i jest złym człowiekiem, z zimną krwią odpierdala jakieś zło cały czas regularnie, no to wiadomo, że nie ma miejsca dla takiego gościa i trzeba go wyjebać z obiegu, ale jeżeli ktoś po prostu raz odjebie taką sytuację, no to wydaje mi się, że zasługuje na szansę, nie? No to każdy jest człowiekiem, każdy popełnia błędy, no kurwa. Jak się później okazało, uderzenie było powodem rozwodu. Powiem wam, kto się nie odwróci. Nie odwrócił się ode mnie Budda, nie odwrócił się ode mnie Ulfi, nie odwróciła się moja ekipa. Gola w jakimś tam stopniu zrobił krok do tyłu, bo musiał, przez fame. Ale jemu wybaczam, bo mimo, że ja bym trochę to inaczej zagrał, nie wrzucałbym takiego PR-owego pierdolenia na storkę, tylko nagrałbym film na storkę po prostu, gdzie o tym mówię i pokazuję twarz, to jemu w jakimś tam stopniu, no nie umiem być na niego też tak zły, bo kurwa z gościem łączy mnie tyle rzeczy i tyle wspomnień i historii, że ciężko mi jest się na niego wyjebać. Napisał do mnie Popo, zadzwonił też. Zadzwonił Japczan, na IG też napisał. Nitro, Ksajo, nawet za... Call me MSO, serio, co cię tak bawi, nie rozumiem. Wiesz co, nie wiem, za pół roku może zrozumiesz. Bo myślę, wydaje, że kiedyś trzeba będzie opowiedzieć całą tą historię. A tu jaki komentarz. Ale cię boli, że Boxdel nadal coś robi. Żal patrzeć. Jezus Maria. O Jezu, człowieku. Zaprosił mnie na bitą śmietankę 2. Przyjmuję wyzwanie. Kilku jeszcze twórców było, ale nie jestem w stanie sobie w tym momencie przypomnieć. Też nie chcę, żeby ktoś robił jakby jakiś rajd na kogoś i teraz wszystkich cisnął naokoło. Tylko po prostu dla ludzi, którzy się odwrócili, a teraz do mnie piszą. Ferrari się nie odwrócił też. Od początku, kurwa, w ogóle dzwonił, wspierał. Fajny ziomal. Niektórzy pewnie mogą powiedzieć, że Ferrari robił to dla atencji, patrząc na to, że jakieś tam filmiki z tym Stewartem i trochę historii wokół niego jest takich, że wiadomo, że to jak Amadi. Ale dzwonił prywatnie, nawet na streamie, jak do niego zadzwoniłem, to zapytał się, czy przeszkadza mu to, że jest stream. Ja powiedziałem, że tak, a on powiedział, że nie, to nawet nie mówię, że do mnie dzwoniłeś. Jakby w ogóle nie oczekiwał ode mnie, żeby puścić mnie na live, żeby zyskać na tym jakąś atencję. To było też 2-3 dni po filmie Wardęgi. Więc byli ludzie, którzy wsparli, byli ludzie, którzy po prostu ze strachu spierdolili. I tak jak mówię, to nie było motywowane jakimś pisaniem w trakcie Pandory, tylko po prostu... Czy twierdzisz, że Boxdel zasłużył na to, ale na co? Jezu, ale... To nie wiem, ja już nie daję jakichś, kurwa, takich... bo dalej niektórzy nie kminią, nie? Że ktoś pisze, czy mnie dupka boli. Czemu ma mnie boleć dupka? Dlaczego by mnie miała boleć dupka? Bo nie wiem. Oj, boli się dupa, boli. Z jakiego powodu? Kiedy będą postawione zarzuty z tyłu, nie mam pojęcia.
Myślisz, że Jaca w Cloud to kwestia czasu? Nie, wydaje mi się, że nie. Pierwsze już zrobione, to drugie to będą aferki chyba w środę. Z strachem przed... Albo w czwartek. ...kancelem, przed pociskiem od ludzi, przed pociskiem przez opinię publiczną. Ja nie robię z siebie ofiary, żeby ktoś kurwa czasami mi nie przybił łatki. Ty w ogóle gadasz jakbyś jakąś ofiarę z siebie robił, tak? Bo ja wiem, że ja zjebałem. Tylko życie toczy się dalej. Ja wam o tym mówię, bo chcę, byście wiedzieli, że cała Pandora Gate zmotywowała mnie i zdeterminowała do tego, by zmienić pewne nawyki, zmieniła mi pewne cechy charakteru. Jeżeli kiedykolwiek bym wrócił do takiego boksdela, jak był przed tą aferą, to proszę was, kurwa, opuśćcie mnie i nie miejcie dla mnie litości. Zaręczam was, że ten boksdel już nie wróci. O, i to jest właśnie pytanie. O jakim boksdelu mówi boksdel? Że jaki boksdel nie wróci? Ten przed Pandorą Gate. Ja z Boxdelem rozmawiałem na ten temat, ale on tutaj nie mówi wprost, o co chodzi. W ogóle gadasz jakbyś jakąś ofiarę z siebie robił, tak? Bo ja wiem, że ja zjebałem. Tylko życie toczy się dalej. Ja wam o tym mówię, bo chcę, byście wiedzieli, że cała Pandora Gate zmotywowała mnie i zdeterminowała do tego, by zmienić pewne nawyki, zmieniła mi pewne cechy charakteru. Jeżeli kiedykolwiek bym wrócił do takiego Boxdela, jak był przed tą aferą, to proszę was, kurwa, opuśćcie mnie i nie miejcie dla mnie litości. Zaręczam was, że ten Boxdel już nie wróci. No dobra, ale dalej mi się nie podoba, że nie zostało podane informacja o tym twórcy, który dzień później chciał być GOATem. Który gadał, że ej, jak Boxdela nie będzie, to ja chcę być GOATem. Proszę podać nazwę tego twórcy. Dzięki. Natomiast o tym wszystkim... To zapamiętajcie, co piszecie i za kilka miesięcy przy jakimś ognisku tik-tak. Nie rozumiem, czemu ty nie możesz powiedzieć? Ale nie, no bo to... To jakby jest element całości. Ja nie, to nie jest moja. To nie moja rola, żeby powiedzieć, kto chciał być GOATem. To musi powiedzieć Boxdel. Ja mam wrażenie zagadki dzisiaj na streamie. To dobra, jeszcze chyba będzie o tej Oli. Poruszymy teraz temat Aleksandry z mojego pierwszego filmu. Jak wiemy, Ola zmieniła swoje zdanie w mojej sprawie.
Najpierw mocno mnie mówiła wywiad. O, i wtedy przejdziemy płynnie do właśnie tego wywiadu Wontora. Z Wontorem, po czym zmieniła swój punkt widzenia. Zasugerowało to niektórym możliwość zastraszenia lub przekupienia. Zacznijmy od tego, że afera Pandora Gate to bardzo głośna afera. Nie pozwoliłoby mi to na taki ruch, bo po pierwsze ja nie jestem oprychem, po drugie takie coś zaraz by wyszło, a po trzecie po co miałbym robić jakieś podchody, jak miałem kontakt z Olą 10 lat, była ona u mnie na konferencji Fame, gdzie zadawała pytania, dostałem od niej życzenia noworoczne nawet na przełomie 2K22, 2K23, więc wystarczyło, że po prostu do Olki się odezwałem i poprosiłem ją o spotkanie, żeby przegadać po prostu te stare sprawy. W momencie, gdy dowiedziała się, że prócz jej przypadku i stulejarskich tekstów z drugą dziewczyną nie ma nic innego, to z sympatii do mnie postanowiła się wycofać, bo zwyczajnie nie chciała mi robić krzywdy. Wystarczyło jak cywilizowany człowiek spotkać się, pogadać, przypomnieć sobie te stare czasy, porozmawiać o nich i tyle. Czy fakt, że to było dawno temu, mnie usprawiedliwia? W żadnym razie. Popełniłem błędy i wiem o tym i dzisiaj płacę za to surową karę. Mimo wszystko każdy się zmienia, każdy dojrzewa i tak jak mówię, te rzeczy, które były 10 lat temu, to był inny Boxdel. Ja w tym momencie totalnie zmieniłem i... Ej, a jakby Jurson był w Gołcach? On ostatnio ze Smolastym widziałem na koncercie był. A spodnie miał za luźne. Czekajcie, pokażę wam. Rusa Bartega. Gdzie to jest? A jest. Nie, no, ciekawa postać ten Jurson. Przewartościowałem sobie niektóre rzeczy. Jakby cały czas się zmieniam i podejrzewam, że jeszcze nie jeden błąd w swoim życiu popełnię, ale każdy człowiek popełnia błędy. To jest normalna rzecz. 10 lat temu to był szmat czasu. Jedni robili mniej głupie rzeczy, jedni bardziej głupie. No, nie zmienia to faktu, że w tamtym czasie byłem po prostu idiotą i wstydzę się tego. Dobra, poczekajcie, bo nie słuchałem. Mimo wszystko każdy się zmienia. Czyli że dlatego ta Olcia, tutaj Boxer mówi, że ta Olcia zmieniła zdanie, bo jej się zrobiło szkoda. Ogólnie o tej Olci to można kiedyś poopowiadać trochę dłużej. Te wszystkie rozmowy. W ogóle, dzisiaj się dowiedziałem ciekawej rzeczy, że ten film z Wontorem montował Jasiu? Ten Jasiu od Nitra? I ona z nim konsultowała, bo ona mi gadała przez telefon. Ja mówię, ej, poczekajcie może z 2 dni, bo jak źle zmontujecie, to się inne dziewczyny wycofają, nie? I bo faktycznie była taka jedna dziewczyna, która się, no, bardzo po tym filmie Olciak spanikowała, bo ta Olciak była ciśnięta w komentarzach, nie? I ona wtedy, ta Olciak mi powiedziała, to czekaj, ja zadzwonię do montażysty się poradzić. I mówi, nie, montażysta mówi, że musimy wrzucać dziś. I to był Jasiu, na to wychodzi. Ja myślałem, że to jakiś kolega, nie? Mówię, kurwa, z jakimś montażystą ona gada, to się okazuje, że to był Jasiu. To Jasiu Stratek. Dobra, czekajcie, tutaj jest taki kanał Influ News chyba. Tak, to jest to.